Siemanko, witam was we vlogu kolejnym i w dzisiejszym vlogu porozmawiamy sobie o muzyce. Tu szalona Zuzia wrzuciła tak, właśnie w którym opowiadała o swojej muzyce, jakiej słucha, dlatego ja postanowiłem zrobić takie coś podobne, w sumie takie samo. Dobra, nieważne, a więc zaczynamy, moim ulubionym zespołem, Chcecie, żebym przeczytał wszystkie? Okej. Nie wiem, jak to się czyta, sorry za angielski mój, ale mój angielski jest do dupy. Avenged Sevenfold, czy to jak czyta? Dobra, nie pamiętam. Insomnia, to jest kołobrzeski zespół, polecam. Nirvana, Fall Out Boy, Paramore, All New Exiles, Nickelback, Guns N' Roses, Dice, to jest polski zespół. Ostatnim byłem na jego koncercie, mogliście widzieć we vlogu, przed nich jakiś tam. Bullet For My Valentine, Linkin Park. I teraz zacznę, trochę japońskich sobie weźmiemy. Gackt, Dorian Gray, One O'Clock, Nightmare, chyba wszystkie, no dobra, może nie wszystkie, ale trochę tego będzie. Dobra, nie wiem tego nazwiska, Avril, dobra, wiecie o chyba o kogo chodzi. Sum 41, P.O.D. Pod, Three Doors Down, 30 Seconds to Mars. Uwielbiam Jareda Leto, po prostu. Filmy z nim po prostu i jego muzykę, i wszystko. Tego jak, to jak śpiewa, aha, uwielbiam go. Dlatego pobawiłem kiedyś włosy na czerwono. Chciałem sobie różowego irokeza zrobić, ale... A kiedyś zrobię! I dlatego czasami zarost mam. I włosy. No dobra, nieważne. Slipknot, Breaking Benjamin, Billy Talent, Motorhead, Three Days Grace, Race Against the Machine, Simple Plan, Muse, Yellow Card, Tenpenny Joke, Tenacious D, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, Papa Roach, Metallica, AC/DC, Green Day, Bon Jovi, Alkaline Trio. No i chyba mój ulubiony, najbardziej wysubisty zespół, jaki znam, My Chemical Romance. Po nim jest 30 Seconds to Mars właśnie. No i chyba już też wiecie, czemu miałem czerwone włosy. Gerard Way. Uwielbiam gościa. Jest wielki. Naprawdę. Dobra, bo bateria mi zaraz padnie w aparacie. Co ja bym mógł jeszcze powiedzieć? Pierwszy, jaki słyszałem zespół, to był Linkin Park. Boże, przypomniało mi się. Red Hot Chili Peppers. Teledysk Californication. Po prostu on był tak epicki. Zawsze udawałem, że w niego gram. Miałem chyba wtedy 5 albo 4 lata. Naprawdę, siedziałem przed telewizorem. Mama chciała mnie gdzieś zabrać na spacer, a ja nie! Red Hotów słucham, nie mogę, gram teraz! I tak się w sumie zaczęła też moja przygoda z grami. Zaczęła się od Red Hot Chili Peppers. Później poznałem Simple Plan, z którego bardzo długo słuchałem. Cały czas dochodzą nowe jakieś inne fajne zespoły. Jeżeli znacie jakiś fajny właśnie zespół, którego nie podałem, nie powiedziałem o jakimś, napiszcie, proszę, napiszcie w komentarzu. Weźcie w końcu, piszcie jakieś komentarze, bo mi się nudzi, nie mam co czytać. Mam mało widzów, nie mam co czytać. Szalona Zuzia zrobiła top 3 swoich ulubionych zespołów na koniec, więc ja zrobię też. Linkin Park, 30 Seconds to Mars, My Chemical Romance, Kokaina, Jack!